Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, mam być na bieżąco, a razem ze mną Szuli, siema. Siemanko, Szuli, Artnox Team, pozdrawiam. Właśnie, Artnox, widzę, dumnie reprezentujesz, co? Jak zawsze, oczywiście, zawsze i wszędzie Artnox. Co tam słychać? No właśnie, Szuli, co tam słychać, to ty opowiadaj. Czemu widzimy cię dzisiaj na konferencji Fejmu? Coś się chyba kroi, co? Nie no, co kroi się, dwóch moich zawodników tutaj startuje. Patrykos i Iwan Dalek. Dzisiaj konferencja prasowa, jak to przy każdej gali obowiązki. Ja tutaj tak bardziej w roli dzisiaj jestem obserwatora. I co? No czekamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Po konferencji do domu odpoczywać, jutro kolejny ciężki tydzień treningowy, trzeba napierdalać, bo już człowiek by się ponapierdalał, a tu telefon milczy. Milczy telefon? Nie, znaczy milczy, no czekam, no jutro wszystko się okaże, nie? Na razie nie chcę tutaj nic mówić, jutro wszystko jak dla mnie będzie wiadomo, co na najbliższe 3 miesiące mi los przyniesie tak naprawdę. 7-7? 7-7. To jest moja waga. Myślę, że moje dwie ostatnie walki powinny się odbyć w 77. Niepotrzebnie brałem tą walkę już z Ziółkowskim. Wtedy był nieprzygotowany. 3 tygodnie zrobiłem 13 kilo. To już wtedy było dla mnie mordęga. Kto robi wagę, to wie o co chodzi. Na dzień dzisiejszy mam 16. Tak samo miałem z Mstajewem 16 kilo. No kurwa, za dużo. Podobno z tego, co mówią chłopaki, jak mam 79-80 kilo, to drzewa kurwa wyrywam. Tlenu jest w chuj, że po prostu nie do zajechania. A jak mam 72, już tą wagę robiłem, kurwa, to wiesz, przyszedłem na salę już taki wydmuchany, to po prostu nie chciało mi się żyć, nie chciało mi się nic zrobić, a nie o to chodzi, żeby się w przygotowaniach dojeżdżać tą wagą, chodzi o to, żeby trenować porządnie i żeby ta waga tak nie doskwierała, bo to jest naprawdę taka walka sama ze sobą, nie? I to jak dla mnie było po prostu za dużo. Na dzień dzisiejszy 77 kilo to będzie moja waga tam. Mam nadzieję, że dostanę Niemca. Gerlina, to właśnie chyba nawet ostatnio o tym ten rozmawialiśmy. Chciałbym się z nim ponapierdalać. Myślę, że jak dla mnie na walkę odbudowę jest ok, ale co tam włodarze dla mnie rozkminiają, no nie wiem, trzeba poczekać, zobaczymy co tam będzie w trawie piszało i no co ono, człowiek no mówi, już chce się iść i ponapierdalać, ale... Pourywać nogi, ale no, trzeba jeszcze chwilę poczekać. No wiem, że dużo moich kibiców czeka na to, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi mi pisze, kiedy. No, kurczę, jeszcze dokładnie sam nie wiem, ale już podejrzewam bliżej jak dali, więc na spokojnie. Szuli, może tutaj porozmawiajmy o twoich dwóch podopiecznych, Patrykos i Wandel. Zacznijmy od Patrykosa. W jakiej formie jest Patrykos? Bo widzę, że ostro u ciebie tam zapieprzam treninga. Ostatnio był u mnie na parę dni, później pojechał do domu, no dzisiaj jesteśmy tu na konferencji, no i od razu po konferencji do mnie jedzie na 2 tygodnie takiego mocnego obozu przygotowawczego. Będziemy poprawiać to, czego brakuje. Ja tak mniej więcej obcinałem pączka w sparingach, na przykład z Meduzą, bardzo skrupulatnie wyłapywałem jego błędy, takie kruczki, gdzie można gdzieś coś ugrać, zobaczyć. Myślę, że bardzo dobrze przestudiowałem te wideo, które są na internecie. Oczywiście są braki u Pączka, no ale są braki też u Patrykosa, więc tutaj będzie walka o szczegóły, podejrzewam, nie? I my teraz tymi szczegółami się zajmiemy na kolejne 2 tygodnie. Trzeba robić to po prostu, czego brakuje. No i to będziemy robić. No i jestem dobrej myśli, jak będzie jakiś tam zarys planu jest, jak będzie plan wykonywany umiejętnie, to myślę, że będzie do przodu. Będę się starał, żeby tak było i myślę, że tak właśnie będzie. Słuchaj, no warunki fizyczne przemawiają za wami, no nie? Fizyczne może tak, ale siłowo myślę, że tutaj jednak Pączek. Wygra. Na końcu WK, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj siła, aczkolwiek no my będziemy się bardziej nastawiać na technikę. I tyle. Spryt, technika. Siły jako takiej nie podrobimy w miesiąc, na pewno go nie dogonimy siłowo, więc musimy trochę tutaj inaczej karty poustawiać. Wandal, kilka słów może też o nim. Wandalek trenuje od niedawna. Dużo cudu, jest u mnie już tydzień czasu. Powiem ci, że myślałem, że przyjedzie do mnie taki, wiesz, no taki kurde, jakiś chłopak, który dopiero wszedł na salę, lewy. Jest bardzo młody chyba, co? No, niecałe 18 lat ma, nie? Ale powiem, kurde, tak, krótko, że skubany mnie zaskoczył. Tak? Nie, jest naprawdę, jest dobrze. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze jest u niego. Też jest wiele rzeczy do poprawy.
też nie pracował nad pewnymi rzeczami, nad którymi powinien pracować, o którymi pracujemy od tygodnia, już naprawdę przez tydzień czasu robił, kurwa, konkretny progres. No również pracujemy nad czym on za bardzo nie pracował, a co się bardzo przyda, jak i w tej takiej drugiej walce. No nie mogę tutaj zdradzać szczegółów, wszystko wyjdzie w praniu. Ja tutaj nie będę gdybał, moim zadaniem jest przygotować moich zawodników jak najlepiej potrafię, jak najskrupulatniej ustalić im plan pod ich rywali, złapać ich tam, gdzie po prostu mają jakieś luki, no i tam będziemy szukać zwycięstwa właśnie. No chłopaki już jedną bitkę mieli, wiesz o tym? Kto? No Wandal i Kuba Post. Nie. Nie? O, no to no ja ci zradzę, że już mieli bitkę. Spinki były kiedyś, tak, ale tak, dokładnie tak. Nie wiem, jak tam, wiesz, nie wgłębiałem się w to, ale tutaj mnie teraz zaciekawiłeś. Nawet nie spodziewałem się, że aż tak, no widzę, że grubiej tam było. No jest grubo, ja właśnie czekam teraz na konferencję. To będę sobie wyjaśniać, to nie, może dzisiaj na konferencji, a może, no może dzisiaj się już to zacznie, nie? Aczkolwiek no jestem za tym, żeby tutaj było spokojnie, kurwa, w walce niech będą fajerwerki. Ale trochę dymów się przyda, no. Nie, no dobra, no. My trzymamy fasę, no spokojnie. Ostatnio były dymy i na KSW, tam widziałeś? Są granice, nie? No na KSW, no widziałem, no całkiem niepotrzebne. Zadziało się trochę. Niepotrzebne, no ale no, no, co zrobić, czasami takie rzeczy się zdarzają. Oby jak najmniej takich sytuacji, gdzieś akurat, no tyle, konferencja, a w walce już między walkami to już coś innego. Na konferencji niech się dzieje co chce, ale tam niech po prostu trzymają wszyscy poziom sportowy z kulturką, nie? Jak się wyzywają, to po walce albo przed walką, od tego miałem konferencję, tyle według mnie, nie? Szuli, to co, dziękuję ci bardzo za rozmowę, no i czekamy na ten twój powrót też, kurczę, no bo kiedy ty ostatnio walczyłeś w ogóle? Kurwa, rok, ponad rok temu, nie? No, wtedy widzisz, w klatce spędziłem jakieś 30-40 sekund z Musajewem, gdzie zgasił światło po prostu, no ale chuj, no czasami się tak zdarza, każdy mówi, że o, w pizdę. Kurwa, moje trzy ostatnie walki były z Gamrotem, z Ziółkowskim, gdzie jest mistrzem, no i szybko wskoczyłem za zastępstwo, no i z Musajewem niepokonanym, więc kurwa, że w pizdę, kurwa, najpierw niech chłopaki przestudują, z kim w pizdę dostałem. Oczywiście, zdarza się, ale według mnie jest to trójka zawodników w Europie, więc kurwa, nie ma wstydu, nie? Napierdalam dalej, odbudowuję się, no i lecę, no i chcę jeszcze niejednemu ryj zamknąć i tak się zaniedbać. No ja bym bardzo chciał twój pojedynek z Normanem chyba, wiesz? Kurde, no takie moje marzenie. Działoby się. Nie wiem, czy on tam jeszcze w KSW zawalczy. Już on kończył karierę chyba w tamtym tygodniu. No już kończy i karierę kończył i nie wiem co tam u niego sobie. Zobaczymy, nie? Czas pokaże, co tam się będzie działo. Jeżeli dostanę jakąś ofertę, to się wpierdalam w niego i łeb mu upierdalam, nie? Bo wiem, że w 7-7 jestem taki, wiesz, bateria naładowana, nie? I nie myślę o wadze, myślę tylko o treningu i o tym, żeby komuś łeb urwać. No i o to chodzi. Co, Szuli, dzięki. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Zapraszam, youtuber, fighter, zapraszam na swój kanał Szuli Wariat. Szuli, przepraszam, pozdrawiam się, maneczko, hej.